Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski to nazwiska, których nie trzeba nikomu przedstawiać. Duet projektantów zawiązał swoje siły w 2000 roku i tak naprawdę od tamtego czasu zdobywają cały czas uznanie zarówno wiernych klientek, jak i krytyków mody. Tym razem panowie zaprosili nas na pokaz o tajemniczej nazwie Julia's Not Dead. O co chodzi? Sprawdziliśmy. A skąd w ogóle inspiracja, Julia? Troszkę przewrotnie. Najpierw pomyśleliśmy sobie, będąc w Weronie i oglądając balkon Julii, że jest to troszkę taki kiczowaty temat, natomiast później z biegiem czasu zaczęliśmy się zastanawiać, że coraz bardziej nam to odpowiada, ponieważ jest to jakieś takie zderzenie takiej romantycznej miłości nieszczęśliwej. Chcieliśmy ją trochę współcześnić, dołożyć właśnie takiego pazura punkowskiego i dlatego powstała ta kolekcja. Tym bardziej, że jakby nazywamy kolekcję Julia nie umarła i uważamy, że jakby ten romantyzm i zachwyty miłosne są cały czas w modzie, w cenie, prawda? Więc tak naprawdę Julia jest cały czas wśród nas. Po obejrzeniu waszej kolekcji zdecydowanie Julia żyje. A kim dla was jest taka Julia, duetu Paprocki-Brzozowski? Na pewno fajną, energiczną, pewną siebie osobą, która bardzo lubi się bawić modą, lubi dobrze wyglądać, lubi czasem prowokować, ale oczywiście nie jest w żaden sposób wulgarna. Jest po prostu kobietą Paprocki-Brzozowski. Czy trudno było wyreżyserować ten pokaz, ponieważ choreografia i cały zamysł tego pokazu był niezwykły? Myśmy dzisiaj bardzo długo próbowali, dlatego że dla modelek to jest nie lada wyzwanie, bo proszę pamiętać, że schodzą w długich sukniach, w przewysokich obcasach, po schodach, gdzie nie mogą się tak bardzo asekurować, muszą patrzeć przed siebie, potem pokonać bardzo długi wybieg. To premiera nowej kolekcji marki Kazar. Co w niej możemy zobaczyć? W tym sezonie się błyszczymy, świecimy. Jest dużo złota, jest dużo srebra, skór metalizowanych. No i kolorystyka. Jest to biel czysta, która pięknie kontrastuje z opalenizną. Jest to błękit oraz kolor żółty ciepły, kojarzący nam się z plażą i morzem. Jak ty zrozumiałaś to przesłanie i te wizje Paprockiego i Brzozowskiego? Ja sobie myślałam, że współczesna Julia jest oczywiście gdzieś głęboko w sercu romantyczna. Stąd jest mnóstwo koronek i takich bardzo delikatnych tkanin. Ale tak naprawdę to jest dziewczyna, która idzie po to, co chce. Czyli jest gdzieś w sercu rebelianką i rockową dziewczyną. Kolekcja piękna, naprawdę niezwykle kobieca, zwiewna, piękne kolory, tkaniny, moje ulubione. Patrzyłam na to wszystko z taką niekłamaną przyjemnością i byłam dumna z chłopaków. No, zrobili naprawdę wspaniałą, bardzo rozbudowaną kolekcję. Takie emocje mi też towarzyszyły, mimo że ja znam tę kolekcję i dzisiaj na niej bardzo długo pracowałam, ale faktycznie brawo panowie.